Wprowadzam energizery, dlatego że no, wyczuwam, że grupa tego potrzebuje. Natomiast nie jestem ich takim psychofanem, bo to nie jest tak, że w którymś momencie sam czuję, że o, sam bym coś zrobił, sam bym się poruszał. Tylko to jest bardziej dla uczestnika. Natomiast są one absolutnie konieczne. Wiem, rzucamy się tam trzema piłeczkami, tak że jeden rzuca na drugą stronę, ktoś tam łapie. No jak piłeczka trafia do ciebie, to podmieniasz to na jajko. No i nagle w którymś momencie grupa się orientuje, że leci na mnie jajko. Oczywiście jako jest na twardo, no ale grupa o tym nie wie. Ale zawsze jest takie... Co się stanie?